Zdrów jak ryba. To mit związany z rybami. O tym, czy ryby chorują, porozmawiam z panią dr Angeliką Linowską, która na co dzień prowadzi przedmiot choroby ryb. Pani doktor, czy to prawda, że ryby chorują? No niestety nie. Ryby, podobnie jak inne zwierzęta, są narażone na atak wielu różnych czynników chorobotwórczych. Bakterii, wirusów, grzybów, również pasożytów. Poza tym ryby mogą chorować na tak zwane choroby funkcjonalne, związane m.in. z brakiem tlenu w wodzie, czy z nieodpowiednim pH, nieodpowiednią temperaturą, czy wreszcie obecnością toksyn. W naturalnym środowisku ryby chore i osłabione są atakowane przez drapieżniki, w ten sposób są eliminowane ze środowiska. Natomiast w hodowli to człowiek dba o to, żeby ryby chore nie miały kontaktu z osobnikami zdrowymi. Musimy jednak pamiętać, że nie każde stwierdzenie czynnika etiologicznego, czyli tego czynnika chorobotwórczego, jest tożsame z wystąpieniem jednostki chorobowej. Czyli to może oznaczać, że ryby są nosicielami pewnych chorób, ale na nie nie chorują? Tak, może to oznaczać, że ryby będą posiadały różne patogeny, natomiast czy wystąpi choroba, czy nie, będzie zależało od kondycji ryb, od warunków panujących w środowisku, od wielu różnych czynników. Widzę tutaj pewną analogię, jeżeli chodzi o ryby i człowieka. My, kiedy jesteśmy w złej kondycji, źle się odżywiamy, jesteśmy przemęczeni, też jesteśmy bardziej podatni na choroby. Jak najbardziej. Ryby również podlegają czynnikom stresogennych. Zbyt duże zagęszczenie w obsadach, zmiany, tak jak już powiedziałam wcześniej, parametrów wody, to wszystko wpływa na m.in. na kondycję ryb i może przyczyniać się do występowania chorób. Czy te choroby ryb również mają wpływ na to, że ta jakość mięsa, które powinniśmy spożywać, jest gorsza? Tak, niejednokrotnie obecność pasożytów, szczególnie tych właśnie występujących w tkankach mięśniowych, objawia się pogorszeniem parametrów mięśniowych. Mięśnie stają się luźne, wiotkie, czasami wręcz cieknące i takie mięśnie jak najbardziej nie nadają się już do spożycia przez ludzi. Rodzi się we mnie teraz ciekawość. U nas, u ludzi, chyba w okresie jesiennym najbardziej powszechną chorobą jest grypa, przeziębienie. U ryb są też takie choroby, które są bardzo powszechne? Tak, w zbiornikach znajduje się wiele różnych czynników chorobotwórczych, które występują w miarę różnych pór sezonowych. Najczęściej w naszych wodach spotykamy przywry monogeniczne. Są to pasożyty, które występują na powierzchni skrzeli bądź też na skórze ryb. Tasiemce, które występują w przewodzie pokarmowym ryb, nicienie kolcugowe również występujące w przewodzie pokarmowym, larwy przywr digenicznych, które występują w tkankach mięśniowych, czy wreszcie skorupiaki pasożytnicze, które znajdują się głównie na powierzchni ciała ryb i również na skrzelach. Tutaj, jeżeli chodzi o te czynniki chorobotwórcze sezonowe, to duży wpływ na obecność czynników chorobotwórczych ma temperatura. Wraz ze wzrostem temperatury następuje rozwój wielu postaci larwalnych pasożytów i tym samym obecność pasożytów, szczególnie w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym, wzrasta. To bardzo ciekawe. Mówiliśmy tutaj o grupie pasożytów, jeszcze do tego wrócimy, ale nurtuje mnie drugie pytanie. Jedną z bardziej niebezpiecznych chorób, których boi się człowiek, to nowotwory. Czy na przykład u ryb też mogą występować? Tak, mogą występować różnego rodzaju deformacje. Nowotwory są wywoływane wieloma czynnikami. Tak, mogą to być mutacje w materiale genetycznym, mogą to być mutacje związane z obecnością toksyn, czy innych, czy chociażby metali ciężkich. Także ryby jak najbardziej również mogą tutaj mieć się różnego rodzaju nowotwory. Wracając do chorób pasożytniczych, tego się chyba najbardziej obawiamy. Czy te pasożyty, które występują u ryb, mogą zagrażać również nam, konsumentom? No niestety tak. Wśród grupy pasożytów chorób należących do chorobotwórczych dla ryb należą również pasożyty, które są niebezpieczne dla człowieka. Przede wszystkim są to nicienie z rodziny Anisakidae, Anisakis, Chondrocecum, Pseudoteranowa. Te gatunki są to pasożyty, które znajdują się u ryb morskich. Pasożyty te występują u ryb pod postacią larwy, która znajduje się na powierzchni narządów wewnętrznych, przede wszystkim na powierzchni przewodu pokarmowego, ale mogą one również migrować do tkanki mięśniowej. Tutaj żywicielem ostatecznym, czyli tam, gdzie pasożyty osiągają dojrzałość rozrodczą, są ssaki morskie, natomiast człowiek staje się żywicielem przypadkowym. Jeżeli chodzi o człowieka, to objawy choroby pojawiają się stosunkowo szybko, bo już kilka godzin po zarażeniu. Objawy takie jak ból brzucha, biegunka, nudności, podwyższona temperatura. W Polsce dotychczas opisano tylko jeden przypadek anisakiozy. Miało to miejsce w 2020 roku. Natomiast jest wysoce prawdopodobne, że tych przypadków jest więcej, tylko nie zostały one zdiagnozowane czy też po prostu opublikowane.
Inna grupa pasożytów ryb, którą może tutaj infekować człowieka, są to tasiemce, czy właściwie larwy tasiemców z bruzdogłowca szerokiego, Diphyllobotrium latum. Tutaj larwy te występują u ryb pod postacią takiej nieocystowanej formy, kilkucentymetrowej, na powierzchni narządów wewnętrznych. Ostatecznym żywicielem tego tasiemca są ssaki rybożerne, w tym również człowiek. U człowieka również rozwija się postać dorosła. Postać dorosła tego tasiemca, jak większość tasiemców, zamieszkuje jelito żywiciela. Objawy pojawiają się już około 10 dni po zarażeniu. Również tutaj do objawów należy biegunka, nudności, wymioty, pogorszone samopoczucie. W dalszym okresie rozwoju tasiemczycy może dojść do anemii, do niedoboru witaminy B12, czy też do spadku takiej ogólnej kondycji. Jeżeli chodzi o zarażenie tasiemcami z rodzaju Diphyllobotrium w Polsce, to przede wszystkim są to rejony Warmii i Mazur. Wynika to stąd, że na tych rejonach spożywany jest kawior z ikry szczupaka i innych ryb. Tak? I tutaj brak obróbki, odpowiedniej obróbki termicznej niestety powoduje zarażenie. Celem naszych wywiadów, rozmów z osobami, które zajmują się na co dzień rybami, jest propagowanie wiedzy na temat ryb, ale także zachęcenie do spożycia. Czy w świetle tej wiedzy, którą ma pani doktor zjada ryby, a jeżeli zjada, to jak to zrobić, żeby te ryby były dla nas bezpieczne i pełnowartościowe? Tak, jak najbardziej zjadam ryby. Musimy pamiętać o tym, że wszystkie ryby, czy w ogóle produkty akwakultury, które trafiają do obrotu, muszą zostać poddane kontroli. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do obrotu ryb, które posiadają widoczne postacie pasożytów. Dalej, wszystkie podmioty, które wprowadzają do obrotu ryby, bądź też surowiec, jako surowiec, czy też jako produkt końcowy, muszą dopilnować tego, aby produkt ten został poddany obróbce termicznej. Jeżeli chodzi o obróbkę termiczną, to mam tutaj na myśli mrożenie, bądź też gotowanie, smażenie, podwyższona temperatura, generalnie wysoka temperatura, czy też marynowanie. Te wszystkie zabiegi mają na celu dezaktywację tych pasożytów, które mogły pozostać niezauważone w pierwszym etapie kontroli. Te ryby, które pochodzą z obiegów zamkniętych i te, które są karmione pokarmem wolnym od pasożytów, te ryby nie muszą być poddawane procesowi mrożenia. Także my jako konsumenci generalnie mamy dość duże prawdopodobieństwo, że ryby, które kupimy z pewnego źródła, będą wolne od pasożytów zagrażających naszemu zdrowiu. Czyli jak złowimy rybę sami albo kupimy od rybaka z przysłowiowej burty, ta ryba nie była poddana kontroli. Czy ona będzie też bezpieczna, jeżeli ją poddamy obróbce termicznej? Tak, jak najbardziej. Zalecam tutaj przede wszystkim kontrolę wzrokową pod kątem widocznych pasożytów. Jeżeli takie zostaną stwierdzone, radzę jednak zaniechać tutaj spożycie takiej ryby. Natomiast tym przede wszystkim najważniejszym dla nas środkiem ochrony jest obróbka termiczna. Jeżeli jest to mrożenie, zalecane mrożenie to jest w czasie 24 godzin w temperaturze minimum minus 20 stopni. Musimy pamiętać, że to mrożenie musi objąć całą objętość produktu, tak żeby cały produkt został dobrze przemrożony. Jeżeli mamy do czynienia z rybą większą, czas mrożenia należy wydłużyć. Jeżeli będzie to obróbka termiczna w postaci gotowania czy też pieczenia, to tutaj dla większości pasożytów tą temperaturą letalną jest 60 stopni w temperaturze minuty. Natomiast larwy przywrodnigenicznych, również są takie gatunki u nas, które są patogeniczne dla człowieka, te larwy przeżywają w temperaturze 70 stopni i w czasie nawet do 7 minut. Także tutaj zalecam ten czas gotowania wydłużyć. Oczywiście skuteczne będą również marynaty. Tutaj, jeżeli chodzi o podanie czasu marnowania, ten czas powinien być odpowiedni do dezaktywacji pasożytów, tak żeby te pasożyty, które ewentualnie wystąpiły, były martwe. Ciężko jest jednoznacznie podać ten czas, natomiast pomocna będzie na pewno fachowa literatura, czy też opracowanie naukowców zawarte w kodeksie żywnościowym, gdzie podane są stężenia solanek, czy też kwasów właśnie dezaktywujące pasożyty. Także tutaj myślę, że możemy spokojnie się o tym oprzeć i ta wiedza, którą potrzebujemy zdobyć do marynat, będzie nam odpowiednia. Jeszcze jedna istotna sprawa to patroszenie ryb bezpośrednio po złowieniu. Niektóre larwy, takie jak chociażby Anisakis simplex, mają tendencję do wnikania w głąb warstwy mięśniowej. W związku z tym bezpośrednio po śmierci żywiciela te pasożyty migrują do mięśni, przemieszczają się do mięśni i w tych mięśniach są zdecydowanie trudniejsze do identyfikacji. Dlatego ważne jest, aby ryba była wypatroszona najszybciej, jak to jest możliwe.
pamiętajmy również o tym, że wszystkie te produkty, czy właściwie produkty uboczne, które pozostają nam po patroszeniu, żeby one były odpowiednio zabezpieczone, dlatego że jeżeli pozostawimy je w środowisku, to w ten sposób przyczyniamy się również do tego, że te pasożyty, które mogły tam wystąpić, zostaną rozproszone. Tak? Inna sprawa to problem alergenów pasożytniczych. Pasożyty pozostawiają w organizmie gospodarza patogeny, alergeny. Alergeny mogą być aktywne nawet po 11 miesiącach mrożenia. Niestety nie mamy możliwości samodzielnie potwierdzić obecności takich alergenów. Tutaj konieczne są specjalistyczne badania. Choroby ryb to ich identyfikacja, leczenie. Czy może Pani poradzić naszym widzom, w jaki sposób można zidentyfikować, że dana ryba jest w złej kondycji, albo po prostu, że na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest chora? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przede wszystkim obserwacja wzrokowa pod kątem widocznych pasożytów. Czy to są pojedyncze pasożyty, czy może zgrupowanie pasożytów pod postacią cysty. Sprawdzamy, czy powierzchnia ryb jest gładka, czy nie ma ubytków w skórze, czy nie ma widocznych plam, czy też przebarwień, które są nietypowe dla danego gatunku ryby. Obserwujmy, czy na powierzchni ryby nie ma grubej warstwy śluzowej. Tutaj podkreślam grubej warstwy śluzowej, dlatego że ryby naturalnie pokryte są cienką warstwą śluzu, która ułatwia im poruszanie się w wodzie. Natomiast taki grubszy, galaretowaty śluz jest to często reakcja obronna organizmu ryby na obecność właśnie pasożytów. Tkanka mięśniowa, tak jak już powiedzieliśmy, musi być zwarta, sprężysta, o barwie też charakterystycznej dla danego gatunku ryby. Ona nie może być cieknąca, nie może być luźna, nie może być brunatno-szara. Jeżeli będziemy kupować rybę całą, warto jest obejrzeć oczy i skrzela. Oczy u ryby są błyszczące, u takiej zdrowej ryby oczywiście są błyszczące, są wypukłe, natomiast u ryby chorej często są one mętne. Jeżeli chodzi o skrzela, skrzela powinny być takiej żywo-różowej barwy, tak, takiej świeżej, nie powinny być przebarwień, nie powinny mieć pasożytów. Jeżeli chodzi o świeżość ryby, to oczywiście ważny jest też zapach. Tak? Ryby mają swój charakterystyczny zapach. Świeża ryba pachnie środowiskiem, w którym przebywa, czyli morzem bądź też wodą słodką. Niektóre gatunki ryb mają swój charakterystyczny zapach. Sieja chociażby pachnie, ma taki zapach zbliżony do świeżego ogórka. Musimy zwrócić uwagę też na zachowanie ryb. Tak? Ryby zdrowe bronią się przed złowieniem, one są aktywne, uciekają, wywijają się w dłoniach dosłownie. Natomiast ryby chore, one są osłabione, apatyczne, dają się bardzo łatwo złapać. Nie bójmy się zjadać ryb. Kiedy poddamy je głębokiemu mrożeniu albo obróbce termicznej, na pewno zniwelujemy wszelkie zagrożenia związane z chorobami ryb. Jedzmy je, a będziemy zdrowi jak ryby.